Oglądam się Manchester United, Bournemouth. Nie wiem, co to jest Manchester United, ani Bournemouth. Nie no, wiem, ale w sumie nie chcę go oglądać. Nie oglądam piłki nożnej. Chłopy uwierzyły, jak powiedziały, że, nie, że ja nie wiem, co to jest. Piękne to jest. Piękne jest, wszystko łykacie. O, ale mam historię dojebaną, Zaraz, że wam powiem. Albo powiem wam teraz. Wczoraj, historia jest, to jest historia z wczoraj? Nie, to jest historia z przedwczoraj. Albo można powiedzieć, że wczoraj. Chyba tak między pierwszym, a w pół do pierwszej słyszę dzwonienie dzwonka w drzwiach. Słyszę, że tak nerwowy jestem. Oho, nerwowy, dobra, pewnie sąsiad. Otwieram i chłop do mnie tak. A może jeszcze tak, powiem wam, skąd to się wzięło. Bo Ola kupiła poroże jelenia psu, nie? Takie małe poroże jelenia, taka połówka przecięta. No i pies chodzi sobie tym i to mu spada z mordy. I jakby jak spada z mordy, to tam, nie wiem, no tak paręnaście centymetrów między ziemią a tym jest, nie? I to spada, no i tam, nie wiem, obija się i wydaje jakiś dźwięk. Nie jest jakiś bardzo głośny, ale no nie wiem, jakby... Jakiś ten dźwięk wydaje, nie? Ale generalnie uznałbym, że jakiś chodzący... Może po prostu przez to, że to uderza w podłogę, wydaje jakiś tam dźwięk, ale raczej naprawdę nie jest to za głośne. No i też ten dzwonek i sąsiad do mnie tak. Mam ci wyjebać, czy przestaniesz rzucać tą piłeczką? Czy chłop mi od razu wprost mówi, czy mam mi wyjebać? Sąsiad. Ja pytam tak, a czy pan mi grozi? I chłop się odpala. O kurwa, od początku mi się nie podoba, że się tu wprowadziłeś. Jak wybija 22, to ci odpierdala coś tam. I jakby prowadzi swój monolog. Jest agresywny, krzyczy, w ogóle bardzo głośno mówił. Mi adrenaliny wyjebało, mówię, no ale przecież nie będę się z sąsiadem napierdalał. Chłop miał tak z 30 parę lat, może tak z 31-32, no załóżmy. I bardzo agresywny był, patrzy na mnie, tak wiecie, z dołu, bo on był niższy dużo. I parę razy mówi, że następnym razem ci wyjebie, że jak będę tak piłeczką rzucał. On sobie wymyślił, że ja piłeczką rzucam. I uwaga, jeszcze kolejne argumenty. Chłop do mnie... O kurwa, jakieś majtki mam na balkonie, że ja mu majtki rzucam, rozumiecie, że ja mu swoje majty rzucam na balkon. No ale sobie zabawy myślałem, kurwa, ta, majtki, kurwa, rzucam mu na balkon. No normalnie, bo mi się tak, kurwa, nudzi, że muszę mu moje majtasy rzucać. I że papierosy, że pety papierosów. Okej, okay. Ja miałem parę razy gości, którzy palą. I sami pierwszego papieroska poszli zapalić, powiedzieli, że Krzysztof nie ma gdzie wyrzucić. I dałem im kubek, ten kubek już jest pełny papierosów, ale nikt z nich nie wyrzuca go jemu na balkon, gdzie ja sam też miałem na swoim balkonie parę petów. No nie, no coś tam kurwa czasem rzuci, no wiecie o co chodzi. No, tak samo liście jakieś mam na balkonie, bo jakiś liść poleci, nie wiem, i mam na balkonie. No wyjebane generalnie, no, to się zdarza. Ale wymyślanie, że ja mu petuję, że mu majtki rzucam, to aż mnie wykręciło screen, że miałem albo sobie uśmiechnąć ironicznie do niego. No ale tak słucham, co on pierdoli i w końcu Ola wyszła, powiedziała, że ma stąd wyjść i że ma na mnie zajmować ten czasu i żeby sobie tam, nie wiem, Ola się odpaliła. I coś tam powiedział, no kurwa, na policję zadzwonię i do właściciela też. Ja mówię, dobra, dzwoń se. I tyle, zamknąłem. On tak, to zobaczycie. Ja mówię, no to zobaczymy. No i w sumie tak się skończyło. Ale chłop jest tak natiltowany, no. Pierwsze słowa. Mam ci wyjebać, czy przestaniesz rzucać tą piłeczką? Nie, czy albo zapierdolić, albo wyjebać, albo ci... A nie, albo ci jebnę. Coś z tych wariantów. Ale powiem tak, znam właściciela mieszkania, on jest w ogóle super spoko typem. Myślę, że w ogóle się nie będzie o to czepiał, że taka sytuacja miała miejsce. Zresztą jak mu opowiem, to myślę, sam mi przyzna rację, że to jest idiota. A druga rzecz... Że jakby policję wezwał, policja przyjdzie i zobaczy, że pies chodzi z porożem jelenia i że mu to spada na ziemię i on to robi burdę, to za... Że wyzywasz policję bez powodu, nie? I jakby za to też możesz mieć karę. Normalnie za to możesz mieć karę. Więc wiecie, jakby wezwał raz, drugi, trzeci i się okaże, że zawsze powód jest z dupy, to on może mieć o to problem. I ja stwierdziłem druga rzecz. Gdy jeszcze raz zadzwoni ten sąsiad, to kurwa biorę tak. Nagrywanie w telefonie włączam i gaz pieprzowy w rękę. Będzie się kurwa rzucał, będzie nagrane, że jest agresywny, dostanie gazem. I nara. Jestem jaki gotowy. Gaz. Sąsiad, jestem gotowy, wyzywam cię. Pisiami, Krzychu, co ty? Sąsiad, wyzywam cię na PVP. Pierwsza moja myśl, jak on przyszedł i powiedział, że chce mi wyjebać, ja mówię, że po co w ogóle tak agresywnie, dogadajmy się, będzie głośno, wam przyjdzie, powie. No, nie wiem, coś postaram się jakby załagodzić to. Ale nie dało się, z chłopem nie Fana dało się negocjacje wejść. Od Bugalio wysłał ZT8, ty byku jak podejdzie drugi raz, zdaj mi skarpety i powiedz wylisz mi grzybili. A potem zapytaj, czy znudziło mu się oddychanie prostym nosem synu nie, kurwy no, i kurwa. Złodzieja. Jesteście, nie no, pojebało cię o te Bugalio.
Ta, oddychanie proste. Właśnie ja gardzę ludźmi, co przychodzą i rozmawiają, kurwo, najebać ci, zajebić ci, powiedzieć coś tam. Ja naprawdę gardzę takimi ludźmi. Znam tuchedostwo na najwyższym levelu. A ty mi proponujesz, żebym właśnie tak się zachował? Nie. Wolę innymi metodami zadziałać. Twarda bania i zaciśnięte drzwi. Nie no, to jest nieprawdopodobnie brzmi. Kto to widział, żeby dorosły chłop mieszka w bloku i użera się z jakimiś sąsiadami? Prawdziwe chłopy to w wieku 20 lat mają dom, kobite co siedzi w domu. Ma dużego psa rasowego, a nie jakąś pizdeczkę samojeba i co najważniejsze problemu rozwiązuje ręcami. Nie no. No jestem pizdą, no. Ja już mam 26 lat prawie. Kurwa, ale mam braki. 20 lat ma kobieta, ale faktycznie kiedyś, za czasów naszych rodziców, 20 lat to już większość ludzi, może nie większość, a już spora część ludzi miała ślub. Naprawdę. Mój ojciec brał chyba w wieku 22 lat ślub. To jest 22 lata. To jest dla mnie nie do pomyślenia. Naprawdę nie do pomyślenia dla mnie jest teraz. No, ale takie czasy, no czasy się zmieniły, na szczęście. Po prostu kiedyś chyba się opłacało brać śluby. To po prostu życie we dwójkę było tańsze, no. Jednak stan głębokiego smutku trwa zwykle krótko. O depresji możemy mówić wtedy, kiedy obniżony nastrój, który utrudnia lub nawet uniemożliwia nam funkcjonowanie... Właśnie, bo generalnie jak ktoś jest smutny, to jest takie ładne określenie, że smutny to jest takie szczęście w skorupce, że jak jest ci smutno, jest ci źle, to minie za chwilę, będzie się cieszył, będzie dobrze, bo wiecie, jakby po prostu to jest taki kontrast. To ciężko, wiecie, jakby no... Bo to, patrzcie, no jakby mam narysuję tak po prostu najprościej. To jesteś ty, nie? Tu masz. Smutny, wesoły. Jest smutny, to jesteś wesoły. Zazwyczaj, nie wiem, wydarzy się coś dobrego, kurwa. Dostałeś piątkę, nie? Patrz, na przykład... No czekaj, mogę to wstecz dać? Dostałeś piątkę w szkole. No i teraz jesteś wesoły, bo dostałeś piątkę. Mama ci mówi, o, dobry uczeń z ciebie, no tam ci kupię grę albo suba u Krzysztofa. I cieszysz się, masz tu emotki i tak dalej. Ale wiesz, przyzwyczajasz się do tego suba, przyzwyczajasz się do tego, mija trochę czasu i jakby powoli to schodzi. Więc musisz mieć kolejny bodziec jakiś mocniejszy. Żeby znowu się cieszyć, mama ci kupuje, nie wiem, urodziny, dostajesz rower, kurwa. No i pyk, znowu jeszcze masz wyższy poziom szczęścia. Nacieszyłeś tym rowerem, o, już mi się rower znudził. Dobra, to teraz jest telefon, cyk, nowy iPhone. No i wiesz, jakby już masz to. I jakby teraz jakby już ciężko przebić trochę cię, więc jakby powoli się przyzwyczaić do tego i twój stan, powiedzmy, idzie cały czas do tego poziomu zero, nazwijmy to, nie? I tak samo dokładnie z rzeczami negatywnymi, że nie wiem, coś ci się nie udaje, nie wiem, zostawia ci dziewczyna, no to od razu pyk, idziesz w dół, później dokłada się, kurwa, nie wiem, tam, nie wiem, ktoś jest ciężko chory z rodziny, znowu pyk, w dół idziesz, nie? I ciężko jest znowu przebić to, żebyś, nie wiem, kurwa, dom ci się rozjebał, spalił się dom. No i, nie wiem, kurwa, jest tragedia, tak? To raczej takich rzeczy się nie dzieje, więc raczej po prostu, jeśli jest złego, dzieje się coś dobrego. Czyli mniej więcej będziemy balansować tak, że no, coś dobrego, coś złego, gdzieś taka będzie po prostu cały czas sinusoida. Bo jakby naturalnie, jeżeli jest cały czas dobrze, to mimowolnie do tego się przyzwyczaja się, będziesz schodził w dół. Bo jakby te same bodźce już nie będą ci sprawiały takiej przyjemności, bo twój mózg się po prostu adaptuje do tego. I tak samo ze smutkiem. Twój możesz się przyzwyczaić do na przykład biedy. Załóżmy, że byłeś kiedyś, kurwa, załóżmy, że jesteś bardzo biedny, przyzwyczaiłeś się do tego, że jesteś biedny i żyjesz w ten biedny sposób i dla ciebie to jest normalne, nie? I stwierdzasz, że okej, okay, dla mnie bieda to jest ten poziom. Natomiast ktoś, kto był kiedyś bardzo bogaty, załóżmy, że żył na bardzo wysokim poziomie i musi zejść na biedę, dla niego ten poziom to już będzie, kurwa, tragedia i samobójstwo popełni. I jakby, wiecie o co chodzi, że to po prostu jest takie, no, cały czas się waha. I mniej więcej twój stan po prostu to jest stan zero. A wydaje mi się, że jak masz depresję, nigdy depresji nie miałem. Po prostu cały czas jesteś na dole, i ciężko jest wejść na górę i wtedy są potrzebne jakieś tam leki, żeby poczuć się normalnie. Więc ogólnie smutek naprawdę nie jest zła rzecz. I nie wyrzekajcie się smutku, nie uciekajcie przed smutkiem, akceptujcie. Jesteś smutny, to chuj, jesteś smutny, chcesz się płakać, to się płacz. Chcesz się komuś wyżalić, to się wyżal. Albo tak samo jak się cieszysz, chcesz się pochwalić, kurwa, nie wiem, coś tam ci się udało, chcesz się pochwalić kolegą, to się pochwal, nie? Nie ma w tym nic złego. Znaczy ogólnie często po prostu ludzie unikają smutku, bardzo wystrzegają się go, ukrywają go pod innymi rzeczami, a to jest całkowicie normalny ludzki stan, więc jakby nie ma co się bać, nie? Szczególnie ze smutkiem można sobie radzić na różne sposoby. Jedni się, nie wiem, idą sobie ze znajomym, spotykają się, gadają, ten znajomy im poprawia humor i stwierdzą, że dobra, może moje problemy nie są takie straszne. A ja na przykład wolę metodę typu, jak jest mi smutno, to ja się wolę odizolować od ludzi, pójść sobie sam, pomyśleć, nie wiem, coś porobić, jakby... Mnie smutek w pewien sposób ładuje, jakby... Motywuje mnie do pewnych działań, więc jakby ja po prostu lubię bardziej być smutny samemu niż przy ludziach.
Ale mówię, tutaj naprawdę jest dowolna metoda, jak sobie z tym chcecie radzić. No. Jeden sobie zwali konia i mu przejdzie, nie? Jest, był smutny, zwalił sobie konia i już jest wesoło. Ej, można i tak. Najlepszym w ogóle, takim paradoksem w ogóle, może nie wiem, czy to jakiś paradoks jest, ale że wielu twórców, youtuberów, którzy dają się być, kurwa, jak on jest szczęśliwy, jak on jest radosny, jakie on ma fajne, zajebiste życie, wyłącza się kamera, chłop, kurwa, siedzi smutny i ma depresję. Piękny kontrast, no, ale tak, to jest naprawdę bardzo popularne. To ty? No, to ja. ...wania nawet podstawowych czynności. U milenialsów zauważymy spory spadek kondycji psychicznej względem poprzednich pokoleń. Często rzucają oni pracę dla zdrowia psychicznego, wypalają się. Również wychowani w spokojnych... Ja się, kurwa, trzymam na Twitchu. 3 lata się kończę, jeszcze się trzymam. Nie do rozjebania jestem. Przez dekady. Twarda psycha jednak. Jednak psycha ze stali, co? Pamiętajmy, ile nasz organizm czerpie ze świeżego powietrza, natury, ruchu i sportu. Ej, to o mnie. Ja ostatnio naprawdę dużo wychodzę z domu. A czy jest problem wychodzenie z domu? Kurewsko męczy. Naprawdę, tak... 3 godziny na dworze, wiesz, w takie słońce, to jak, nie wiem, 8 godzin przed komputerem. Twarda bania, pisać się te pięści. Od Bugalio wysłał ZT8. Chris, co sądzisz o Swingers Party? Myślisz, że dałbyś radę wziąć w tym udział z Oleńką? Z tobą, od Bugalio? Nie. Chociaż znajdziecie chata, nie zmienia zdania. Nie zmienia zdania. Się zdadzą wasze poszukiwania. Wpadnijcie na kolana. To wersje, które niszczą. Musicie to przeprawić i uznać moją wyższą. Szukajcie, aż znajdziecie chata, nie zmienia zdania. I tak na nic się zdadzą wasze poszukiwania. Wpadnijcie na kolana. To wersje, które niszczą. Nie, no, odjebałem. W dzisiejszym odcinku przeanalizujemy dane udostępnione przez policję na temat skutecznych zamachów samobójczych w 2019 roku. Myślę, że moje teleporty mogłyby mieć nazwę próba samobójcza. Ten dev się zajebał chyba. Roaming Heimerdingera to gówno jebane. I no, to trzeba powiedzieć głośno. Kurde, gram w League of Legends po takiej przerwie, nie wiem, co się dzieje. Klipy jakieś wychodzą, Syndra na topie, Słapa zajebali. Zawie, co robić? Czy z przerwą, czy bez, i tak napidujesz? Dobra, zamknij ryja. Co ja robię? Tylko dobijam klipy, jak idiota. Trzeba w nią wejść. Ona bejtuje. Mówiłem. O kurwa. Mówiłem, że bejtuje. Powiedziałem, że bejtuje i zbejtowała! No kurwa, jestem debilem. Ja sobie, kurwa, 4 tower shoty. Jestem pojebany. Co ona robi? A, 5, kurwa. Nie, jestem debilem, ja tankuję tower shotę, nie wiadomo po co. Nie wiem, zobaczyłem ten gang, to mam ochotę się, kurwa, do kościoła przejść. Pomodlić za jej duszę. Nie, zwróćcie punkty, proszę, nie, zwróćcie punkty. Przepraszam, nie, no nie mogę. Ej, nie, no ja wiem, że jest przed 22, ale kurwa mam full basy głośniki ustawione, wiecie jak to wypierdala, zwróćcie punkty. No nie, dzisiaj muszę na słuchawki przejść, takie rzeczy tylko na słuchawkach. Albo o jakiejś ludzkiej godzinie, bo dzisiaj jest WS1 niby, no. Krzychu, nie bądź pizdą. No nie mogę. Krzychu! Dobra, powiem tak, Fizobaty, jak będziesz u mnie, no, to damy volume 100 i jak przyjdzie sąsiad, to ty się z nim napierdalasz. Dobra. No to go po 100. Nie, no musisz tu być. No dobra, tu już jadę. Pomogę się w rozkręceniu łóżka. Ale na taką pełną pizdę? No. A weź mi zmniejsz bas do minimum. Trzymajcie się. Elo, pa.